Jeśli są tutaj osoby, które mnie nie znają, to ja się nazywam Olga Barbara Pietrzak, jestem trenerem mentalnym i dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat, otóż zdrową relację z samym sobą, jak ją w ogóle budować. I tak, jeszcze zobaczymy, kto tam się podłącza, czy są jakieś w ogóle komentarze. Dobrze, nie widzę jeszcze żadnych komentarzy, ale osoby się podłączają, fajnie. O, i witam Magdalenę i Paulę, witam. Widać i słychać, wszystko jest rewelacyjnie. Okej, świetnie. Cieszę się zatem, że jest wszystko rewelacyjnie. Zatem, jak długiego chcecie live'a? Bo mogę zrobić tego live'a, pytanie do Was, 15-minutowego? 30-minutowego albo 45-minutowego, ewentualnie maksymalnie 60-minutowego. To już zależy od Was, bo ja mogę siedzieć i gadać. I kwestia, jak Wy chcecie. Ankietę zrobię taką. Jakiego chcecie długiego live'a? I będzie ankieta. Albo będę mówiła cyfrę, a Wy będziecie mi serduszka wysyłać i wtedy będę wiedziała, jakiego długiego live'a mam zrobić. Żartuję, żartuję. O, i witam Natalii, witam Dariusza. Super, bardzo się cieszę. Coraz Was więcej jest. To znaczy, że jesteście zainteresowani tematyką. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Teraz tak. W zeszłym tygodniu mówiłam o relacji pomiędzy korzystne, jak w ogóle rozróżnić relację korzystną od niekorzystnej i czym jest w ogóle relacja korzystna. I podawałam Wam bardzo konkretne badanie naukowe, które wskazywało na to wszystko. Jeśli ktoś nie oglądał tego live'a, to może sobie tego live'a znaleźć albo na moim profilu na Facebooku, a on jest nawet też i umieszczony na YouTubie, albo na YouTube'a przyjść. Jak sobie życzycie. A dzisiaj, i też w tamtym tygodniu powiedziałam, że tak naprawdę o tej relacji samej ze sobą, samemu ze sobą, bo tak naprawdę wszystko się zaczyna. To jest w ogóle podstawa, no bo jeśli nie mamy tej dobrej relacji samym ze sobą zrobionej, no to skąd my możemy wiedzieć, co my konkretnie tak z serducha chcemy w tym naszym życiu, co my chcemy mieć i osiągnąć. Zatem, jak oczywiście przeszukiwałam różne informacje w sieci na temat tej naszej zdrowej relacji z samym ze sobą, to były różne informacje. I żeby była taka jasna sprawa, zacznę od takich najbardziej podstawowych kwestii. Otóż w jednym z artykułów znalazłam informację, że jak dbać o siebie, jak mieć dobrą relację z samym sobą, to miej na względzie swoje potrzeby fizyczne. I tu było, żeby odpowiednio zdrowo się odżywiać, wysypiać się i mieć odpowiednią ilość aktywności fizycznej i odpowiednią ilość relaksu. Ja o relaksie w taki żartobliwy sposób mówiłam, że warto nauczyć się tak zdrowo nic nie robić. Tak po prostu leżeć i relaksować się i tak po prostu pozwalać tym wszystkim myślom i tym wszystkim napięciom zejść z naszego ciała. Kolejną rzecz, którą zobaczyłam w tym artykule i tak zerkam, bo ten artykuł mam przed oczami, to jest informacja, że radość jest ważna, czyli żeby w ogóle pozwalać sobie odczuwać tą bardzo głęboką radość w naszym ciele i nie tylko, że w ciele na poziomie ciała, ale w ogóle wyrażać tą radość, czyli jeśli ja chcę się cieszyć, to po prostu się cieszę, jeśli chcę odczuwać radość, no to pozwalam sobie odczuwać tą radość. Kolejna punkt. Taki też z tych podstawowych, koncentrujemy się, o witam Małgosię, cześć, koncentrujemy nas się na swoim wewnętrznym świecie, czyli koncentrujemy się na tym, co się ze mną w środku dzieje, czy to, co się dzieje wkoło mnie jest dla mnie dobre, czy niedobre, czy muszę coś zmienić, czy muszę coś poprawić, różne rzeczy się po prostu wydarzają, ale często jest tak, że zamiast koncentrować się na tym, co mi pasuje, a co mi nie pasuje, to koncentrujemy się na czymś zupełnie innym. Koncentrujemy się na tym, teraz jest bardzo dobry czas, aha, ten zachorował, ten jest na kwarantannie, a ten pewnie symuluje, a ten nie symuluje. I koncentrujemy się na wszystkim innym, zamiast odczuć
to, co się dzieje z nami. Jak ja przechodzę przez ten czas w moim życiu, jak się czuję, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, co moje emocje mówią do mnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli koncentruję się bardzo mocno na tym, co jest u mnie w środku, w moim ciele, w mojej głowie, w moim umyśle i czy ja się dobrze czuję sama ze sobą. Tak, czyli na swoim wnętrzu regularnie znajduję czas tylko dla siebie. Czyli to, co powiedziałam, uczymy się nic nie robić, bo niektórzy, ja też oczywiście czasami popadam w ten kozi róg, wchodzę, czyli nic nie robię, ale tak naprawdę przeglądam social media. Może wy też tak macie. Instagram, Facebook, a to właśnie o to chodzi, żeby ten telefon po prostu odłożyć, wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor, wyłączyć wszystkie media i po prostu być w takiej totalnej ciszy, wiecie? Totalnej. Ewentualnie jakaś taka melodia uspokajająca, wyciszająca, relaksująca może być z nami, ale tak, to po prostu, żeby no po prostu w miarę możliwości jak najciszej było wkoło nas. I teraz tak, medytacja. Ja uważam, że wspaniale jest medytować, bo wtedy możemy się skontaktować z naszą duchowością, z naszą wiarą i być bliżej, tak? Medytować albo modlić się. I jeszcze jest kolejny punkt, bądź swoim najlepszym przyjacielem. No tak, a to jest czasami ciężka sprawa, być swoim najlepszym przyjacielem, bo jak tu czasami spędzić czas samym ze sobą, jak się nudzimy, jak nie chcemy. I nawet ostatnio miałam okazję rozmawiać z pewnym mężczyzną, który powiedział, on nie może sam ze sobą być, bo wtedy przypomina mu się bardzo dużo błędów, które popełnił w swoim życiu i zaczyna za bardzo to wszystko analizować. Też tak macie? Że zaczynacie za bardzo dużo rzeczy analizować, jak jesteście za mocno sami ze sobą i dogrzebujecie się do niekomfortowych rzeczy? Ja miałam kiedyś ten etap, kilka lat temu, tak? Teraz już to jest normalny etap, że się dogrzebuje jakieś tam rzeczy, które były bolesne, niemiłe, niefajne. No ale z tych bolesnych rzeczy, z tych niefajnych, zawsze można największe wnioski wyciągnąć dla siebie samej, dla siebie samego i wiedzieć i potem tak na przyszłość zmienić zachowanie, żeby nie popełnić tego samego błędu. I tak jak Wam powiedziałam, tak szybciutko powtórzę. Jak to zrobić, żeby ta relacja z samym sobą była dobra? Ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, koncentrować się, jakby nie koncentrować, tylko doświadczać radości, koncentrować się na swoim wnętrzu, regularnie znajdować czas na, jakby czas na bycie z samym sobą, medytować bądź modlić się i być swoim najlepszym przyjacielem, to jest wszystko fajne, to jest wszystko super. Ale co jest pod tym? Co jest głębiej? Co jest mocniej tam? Jeszcze idziemy głębiej. Jeszcze idziemy głębiej. A pod tym wszystkim, posłuchajcie, jest sens naszego życia. Sens naszego życia. Jeszcze raz powtórzę. Sens naszego życia. No bo jak tak szukałam tych informacji, o co chodzi z tą zdrową relacją, jakby, żeby Wam przekazać jak najprościej, jak najjaśniej, jak najbardziej konkretnie, jak najbardziej namacalnie, ale też, żeby to nie były takie hasła, które Wy tak naprawdę słyszycie z każdej strony. No bo to się słyszy o tym, co przed chwilą wymieniłam, tak jakby wszędzie to po prostu jest. To ważne jest znać sens swojego życia. I szukając informacji na temat tego sensu naszego życia, ja teraz przesunę się trochę telefon, bo chcę zerknąć do kolejnej bardzo ważnej informacji, to posłuchajcie, znalazłam statystykę. Statystykę przeprowadzoną przez Centrum Badań Opinii Społecznej, czyli CBOS. Dosłownie ona się tak nazywa, sens życia wczoraj i dziś, ta statystyka. Jest porównanie, posłuchajcie, lat 1997 do 2017, czyli jest 20 lat różnicy. I było takie pytanie zadane, które zostało potem właśnie porównane, jeśli chodzi o te lata. Proszę powiedzieć,
Czy zastanawia się pan, pani czasem nad sensem i celem swojego życia? I teraz tak, są takie odpowiedzi. Bardzo często, dość często, czasami, raczej rzadko lub sporadycznie, nie, nie mam na to czasu lub nie interesuje mnie to. I teraz tak. Bardzo ciekawe jest, że na odpowiedź bardzo często zastanawiam się nad sensem jakby mojego życia i celem mojego życia w obecnym jakby w tym 2017 roku tylko 15% powiedziało, że bardzo często się nad tym zastanawia. A w 97 było o 2% więcej. Dosyć często w 2017 roku jest 21%, a te 20 lat wcześniej było to 30%. Czasami było to 33% i to samo po wcześniejszej stronie. Rzadko albo sporadycznie. Wcześniej było 17%. Teraz jest 17% jakby w 17 roku, a w 97 było 15%. Nie mam na to czasu. Obecnie jest to 14%, a wtedy było 5%. Czyli zobaczcie. Grupa ludzi, która często myślała o sensie swojego życia, zmalała o 2%, ale podniosła się mocno grupa, że nie ma czasu w ogóle zastanawiać się nad sensem swojego życia. No i pytanie do Was. Czy Wy w ogóle, jak Wy pojmujecie to pytanie, sens swojego życia? Jak Wy się czujecie, kiedy ja podczas tego live'u zadaję Wam pytanie, jak Wy czujecie się z tym pytaniem, co jest sensem Waszego życia? Oczywiście ja wiem, bo też jakby statystyki mówią swoje, kobiety bardzo często mówią o tym, że sensem ich życia są ich dzieci. Ja nie mam nic do tego, tylko że dzieci dorosną i założą swoje własne rodziny za jakiś czas. Okej, może macie małe dzieci i to się dopiero wydarzy za 10, 15, 20 lat, ale co będzie, jak te dzieci wyfruną i będziecie sami? Co będzie wtedy sensem Twojego życia? Bo bardzo wiele, znowu to są statystyki, które miałam okazję sprawdzać i rozmawiać z ludźmi, którzy właśnie już jakby nie mają nikogo w domu, tylko dzieci wyfrunęły z tego domu, że odczuwają olbrzymią pustkę, że już nie ma to takiego sensu, jakie to miało. No i to jest właśnie pytanie do Was. Czy oprócz dzieci, które macie, ja wiem, że są ważne dzieci, ja sama chcę mieć dzieci i jakby jak moje rodzeństwo ma dzieci, to po prostu to jest najwspanialszy skarb faktycznie na świecie, ale co oprócz tego, co oprócz dzieci, co jeszcze będzie Twoim sensem życia w momencie, kiedy no, dzieci będą po prostu żyć swoim życiem, bo nie możesz ich trzymać za nogi u siebie i one będą Ci dostarczać cały czas tych radości, tylko co z Twoją radością i który sens życia da Ci Twoją wewnętrzną radość? I moim zdaniem, po przeczytaniu tych wszystkich różnych informacji, to dobra relacja sama z sobą to jest taka, kiedy my widzimy sens naszego życia, który jest nieuzależniony od osób z zewnątrz. Witam kolejne osoby, które się podłączają. Tak? Które są nieuzależnie mojego życia, mojego sensu życia od tego, czy będę w związku z kimś, czy będę singielką, czy będę miała dzieci, czy będę sama, czy te dzieci będę miała przez całe życie, czy nie. Jakby to jest moja wewnętrzna taka istota,
coś, co po prostu cokolwiek by się nie wydarzyło, a przychodzą w życiu kryzysy i bez względu na to, ile masz lat i jakie kryzysy do ciebie przyszły, po prostu życie na tym polega, że doświadczamy, że życie nas testuje, próbuje, czy wystarczająco wyciągnęliśmy odpowiednich wniosków z naszego życia. I w takim kryzysie, aby najlepiej z niego wyjść jak można, to wtedy właśnie jest wiedzieć, co dokładnie jest twoim sensem twojego życia. Bo moim sensem mojego życia jest na pewno realizowanie moich wewnętrznych marzeń. Moim sensem mojego życia jest bycie szczęśliwą, radosną, spełnioną. Oczywiście, ja wybrałam to, że chcę być w związku, więc będę o ten związek dbać i będę robić, co mogę, aby był, trwał i żebyśmy byli jak najbardziej szczęśliwi. Ale chodzi o mój wewnętrzny, indywidualny sens życia, który jest nieuzależniony od nikogo innego. I teraz, tak przewrotnie troszeczkę, ja ci postaram się tu podpowiedzieć. Może to będzie dla ciebie dobra podpowiedź, może nie najlepsza, nie wiem, sprawdź. Ale dzisiaj tak mnie oświeciło i nawet tym oświeceniem podzieliłam się z moją przyjaciółką i moją siostrą i napisałam im. A może sensem twojego życia powinno być, a może powinieneś być ty sam? A może sensem swojego życia i priorytetem powinnaś być ty sama? I poznawanie siebie i eksplorowanie. I doświadczanie i nauka emocji i nauka siebie. Jak reaguję w różnych sytuacjach, jak odczuwam emocje i jak je poznaję. Oczywiście to jest troszeczkę takie filozoficzne, bo sens życia może być związany też i z zawodową kwestią, i z prywatną kwestią. I niektórzy są powołani do tego, żeby zakładać rodziny i mieć gromadkę dzieci, a niektórzy są powołani do tego, aby zakładać firmy, wielkie i korporacje nawet, tak? Bo tak jest. Ale właśnie, też jest tak, że ludzie zakładają te rodziny i są nieszczęśliwi w tych rodzinach. Jest pustka tam. A są ludzie, którzy zakładają firmy, odnoszą sukcesy, ale też mają w tym pustkę i nie odczuwają w tym głębszego sensu. No właśnie, bo nie ma tam tego sensu życia, tego głębokiego, co wypływa z twojego serca. I ja jestem przekonana, że jeśli ty znajdziesz swój sens życia, no to 80% roboty takiej, którą potem komunikujemy do innych, czyli asertywności, zastanawiania się, co ty chcesz w życiu robić, odnośnie ustawienia priorytetów w życiu i zarządzania czasem, masz z głowy. Bo jeżeli masz swój sens życia, to jest coś, co cię nakręca do działania, do funkcjonowania, to nagle przestajesz robić niepotrzebne rzeczy, przestajesz zadawać się z ludźmi, którzy tobie nie pasują, przestajesz dopasowywać się do otoczenia, które tobie nie pasuje, przestajesz być taka, jaką inni chcą ci widzieć, a ty stajesz się po prostu autentyczna, bo ty masz swój cel życia, swój sens życia, z którym po prostu przyszłaś na ziemię. Przyszedłeś na ziemię. Który po prostu jest twój wewnętrznie i choćby pandemia trwała jeszcze 500 lat, niech się tak nie wydarzy, ale to ty masz swój cel życia i sens życia i on jest niezależny. Okej? No właśnie. No właśnie. Czy wy znacie swoje takie głębokie, najbardziej głębokie sens swojego życia? No do mnie jak przychodzą
klientki to zazwyczaj właśnie dlatego, że są w kryzysie. I ten kryzys powodował, że przestały wierzyć w siebie. A co dalej? Przestały widzieć sens swojego życia. Przestały widzieć to, co ich nakręca do życia. Bo zazwyczaj to było coś zewnętrznego. A my musimy nakierować do środka. Do środka, do swojego wnętrza. Żeby już więcej takie zewnętrzne bodźce nie były tymi sensami życia, tylko twoje wewnętrzne życie było twoim po prostu sensem życia. Trochę zagmatwany, ja wiem. Ale jak ewentualnie jeszcze raz przesłuchasz tego live'a, to myślę, że za drugim razem o wiele więcej będzie można jeszcze wyłapać, bo ja na przykład kilka lat temu tak samo mój sens życia na zewnątrz oddawałam od czynników zewnętrznych. I faktycznie przyszedł kryzys, bach. No i co teraz? I co robić? Ciężka sprawa. No właśnie, i wtedy ratuje ten sens życia. Bo ja jestem przekonana na 1000%, że skoro jesteś na tym świecie, skoro Bóg, siła wyższa, ktokolwiek sprawił, że fizycznie jesteś i twoja dusza jest w twoim ciele, to przyszło jest z jakimś głębszym sensem. Nie po to, żeby przeżyć to życie, tylko po prostu być i cieszyć się. Oczywiście jedni są powołani do jednego, inni do drugiego. To nie ma znaczenia. Mi chodzi o to, żebyś ty bez porównywania się do kogokolwiek znalazła swój wewnętrzny sens życia. Bo na pewno tak jest. Number beton. Number beton. Okej, okay, stale kilka osób mnie słucha, z czego ja się cieszę. Czy wy macie jakieś do mnie w ogóle pytania? Jak odnaleźć ten swój sens życia? Posłuchajcie, do tego sensu życia służy wiele książek psychologicznych, parapsychologicznych, o tematyce duchowej. Ja mogę wam podpowiedzieć taką książkę Odważne dusze. Tutaj osoby, które będą zainteresowane, to pod tym live'em, jak już się on zakończy, wpiszę tytuł i autora. I tu z poziomu duchowości ta książka podpowiada, jak można rozpatrywać swój sens życia. I ona, ja ją przeczytałam calutko od deski do deski i naprawdę porusza no, niesamowite kwestie i można poszukiwać tych treści tam. Również na rynku jest bardzo dużo, posłuchajcie, dostępnych książek, jak i Prawo przyciągania, i Potęga podświadomości, które też mogą was nakierowywać na to, jak szukać w swojej podświadomości swojego sensu życia. Również różne psychologiczne. Po prostu też warto wpisać w po prostu wyszukiwarkę książki o sensie życia. One będą takie głębokie zazwyczaj, te książki, ale pisane w lekki sposób. Często można takie książki spotkać, więc też wam polecam to, żeby w taki sposób eksplorować. I oczywiście przez taką indywidualną pracę, jak przychodzicie na przykład do mnie, to też podczas tych sesji pracuje się nad tym, że najpierw rozpatrujemy w ogóle, w jakim schemacie rodzinnym jesteś w swojej rodzinie, bo zazwyczaj jest tak, że każda jedna rodzina jest pewnym systemem rodzinnym. Każda jedna rodzina tworzy pewien schemat rodzinny i każda jedna osoba w tym systemie rodzinnym pełni bardzo konkretną i określoną rolę. Tak? Czyli nie tylko jest tak, że jest mama i tata i oni są mamą i tatą i są dzieci i są po prostu dziećmi. Nie. Czasami jest tak, że jedno dziecko jest na przykład bohaterem w swoim domu albo inna osoba jest, tak się to mówi, małą żoną swojego taty. Nie chodzi tu o żadną fizyczną, tylko taką mentalność, mentalne połączenie.
Albo na przykład młody syn jest jakby mężem dla swojej mamy i tak samo nie chodzi tu o żadną fizyczność, tylko takie mentalnie, jak to podświadomie się po prostu zachowujemy. I bardzo ważne jest sobie uświadomić, bo żeby nie pomylić tego sensu życia z tym, jaką my rolę w naszym systemie rodzinnym, w naszej rodzinie odgrywaliśmy. Bo często moje klientki mówią o tym, że tak, mój cel życia jest taki, bo coś tam, i one mówią to z tego poziomu, jaką rolę odgrywały w tym systemie rodzinnym. A po pracy, po kilku sesjach, kilkunastu sesjach, okazuje się, że tak naprawdę, oczywiście to jest wszystko w większości rodzin, w ogóle nieuświadomione i nieświadome, rodzice, bo to dziecko jakby będąc w rodzinie ciężko jest wykreować sobie pewną rolę, ale rodzice nakładają na to dziecko pewne zachowania, a to dziecko po prostu je bierze, bo w ten sposób przez rodziców jest bardziej doceniane. Tylko czy to jest dobre? No z mojej wiedzy, z ilości książek, jaką przeczytałam i przepracowałam już kilka sesji różnych i z różnymi klientkami, no nie jest to dobre, bo to powoduje, że oddalamy się od naszego sensu życia. To powoduje, że zamiast być bliżej naszego sensu życia, to jesteśmy dalej, bo nałożone są na nas pewne już schematy, te z góry. I co jest ważne? Ważne sobie właśnie, tak jak już powiedziałam, uświadomić, jaką konkretną rolę w tym systemie rodzinnym pełniłeś i te zachowania, które zostały ci narzucone tak naprawdę z góry, móc jak cebulę, warstwa po warstwie przyjrzeć się i aha, tego zachowania nie chcę, nie czuję się z tym dobrze, a to zachowanie okej, może zostać. I te zachowania, które odrzucisz, to masz tutaj automatycznie w swojej świadomości miejsce i przestrzeń na jakby stworzenie nowego zachowania, które będzie dla ciebie odpowiednie. Albo inaczej jeszcze, wydobycie z ciebie zachowania, które było schowane tym zachowaniem, które ktoś ci narzucił. I po tym, jak cebulę się ciebie otworzy, to tam jest zazwyczaj ten twój sens życia. Czyli ty. Czyli ty taka, ty taki, jaki przyszedłeś na tą ziemię, na ten świat. I to po prostu w taki sposób ja pracuję z osobami, które do mnie przychodzą, że otwieramy i przyglądamy się, co zostało wrzucone przez ten system rodzinny i czego nie chcesz, bo to się w trakcie pracy uświadamia, czego ty nie chcesz, i bierzesz to, co ty chcesz, i żyjesz w zgodzie z tym swoim sensem życia. Czy można to zrobić samemu? Posłuchajcie, no jasne, że można to zrobić samemu. Dlaczego nie? Przeczytasz odpowiednią ilość, tak, książek, zgłębisz siebie, nauczysz się patrzenia na siebie z perspektywy, nauczysz się odpowiedniej zadawania sobie pytań. Można to zrobić, jasne. Ale możesz też skorzystać z czyjejś pomocy, która szybciej ci pokaże pewne rzeczy. A tak dodatkowo, no nie wszystkie elementy można jakby spojrzeć, na wszystkie elementy swojego życia można spojrzeć z perspektywy. I co tu jest ważne? Tu jest też jakby ważne móc przeprocesować emocje, które są w różnych momentach twojego życia nieprzeprocesowane. Czyli wydobyć z siebie te emocje, które zalegały. I to jest warto robić po prostu z osobą, która no, umie to robić, bo siłą rzeczy, jak boli was ząb, idziecie do dentysty, a nie do kucharza, tak? A jak chcecie dobrze zjeść, to idziecie do dobrej restauracji, a nie do kosmetyczki, która robi pięknie paznokcie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj są, wiecie, te specjalizacje, które no, czasami dużo można samemu zrobić, bo też możecie przecież sobie pięknie paznokcie umalować
i zrobić sobie piękną kolację i zjeść, ale czasami warto po prostu skorzystać z czyjejś pomocy. Ale nie musicie. Tak jak powiedziałam, nie trzeba. I tutaj w tym live'ie też Wam dużo powiedziałam, że trzeba zobaczyć, przyjrzeć się, w jakim konkretnym systemie rodzinnym jesteście, zobaczyć konkretnie, jaka jest Wasza rola w tym systemie i po prostu te wszystkie zachowania, które zostały Wam wrzucone, móc po prostu je przyjrzeć się i zobaczyć, czy je faktycznie chcecie, czy jego nie chcecie i sprawdzić, co Wy dokładnie chcecie. I posłuchajcie, osoby, które chcą mnie słuchać, to mnie słuchają, które nie chcą, to mnie nie słuchają, ale jeśli ktoś z Was zastanawia się nad tym, czy warto ze mną popracować, to w pierwszej kolejności ja Was zapraszam na bezpłatną taką pierwszą konsultację, w której po prostu rozmawiamy o tym, co się dzieje u Ciebie, Ty mi zadajesz pytania, ja Tobie zadaję pytanie i sprawdzamy, co się dalej z Tobą dzieje. I do jutra, jeśli ktoś z Was tutaj z oglądających, albo Wy konkretnie, a może ktoś z Waszej rodziny, albo znajomych, potrzebuje takiej indywidualnej pracy, bo jest w kryzysie, w szczególności tym prywatnym, bo coś się zadziało prywatnie, może w związku, a może po prostu jakaś kwestia pracy, wypalenie. Chce ktoś popracować ze mną, to jeśli ktoś się zdecyduje na taką współpracę jutro do godziny 23:53, to pracę ze mną 12-spotkaniowy program Esencja Życia będzie mieć o 50% taniej. Czyli i tylko mam, od razu mówię, że mam tylko dwa takie miejsca dostępne. Także jeśli chcecie komuś mnie zarekomendować, że okej, ona mówi w miarę z sensem, jest to fajnie, to ta osoba może się ze mną skontaktować, możemy porozmawiać. Pierwsza rozmowa, tak, bezpłatnie, niezobowiązująco. I jeśli się ta osoba zdecyduje na taką współpracę, to 50% taniej będzie ta praca. I dla dwóch osób mam przeznaczone takie miejsce. Nie mogę więcej, bo mam już pewne grafik ustalony, już mam pewne miejsce zajęte, ale na te dwie osoby będę miała po prostu miejsce. Zastanówcie się nad tym. Jeśli chcecie do mnie rozwiać jakieś wątpliwości, napiszcie maila, napiszcie na priv, czy po prostu jutro możemy się jeszcze na szybciutko dzwonić, bo jutro jestem dostępna w kilku godzinach i możemy porozmawiać i po prostu poszukamy, co jest Waszym sensem tego życia i jak rozwiązać kryzys, w którym po prostu jesteście. Możecie sami skorzystać z tego miejsca, możecie też komuś namiar, o kim myślicie, po prostu przekazać na mnie, przesłać tego live'a albo jakkolwiek. Okej, powiedzcie, czy Wy macie jakieś pytania do mnie odnośnie tego sensu życia? Jeśli mogę Wam coś doradzić, co jakby ja na Waszym miejscu, jakbym słuchała live'u o sensie życia, o tej zdrowej relacji z samym sobą, to bym, posłuchajcie, chyba najbardziej wyciągnęła to, żeby nie przestać poszukiwać swojego sensu życia, jeśli ktoś nie zna jeszcze swojego sensu życia. I o sens życia bym pytała siebie samą bardzo często. Tak bardzo często, że żeby w końcu dowiedzieć się, po co konkretnie ja zszedłem na ten świat, jaką rolę ja mam do odegrania na tym świecie, co jest moją misją, którą mam przekazywać dalej. To z tym ja bym Was zostawiła, żebyście się nad tym zastanowili. Ok? Poproszę Was o to. Nad tym się zastanówcie. I kochani, nie chcę dłużej przeciągać. Cenię Wasz czas, cenię swój czas. Dałam tyle, ile mogłam. Mam nadzieję, że refleksja pewna Was już została. Dziękuję Wam z całego mojego serca za to, że byliście ze mną i że mnie słuchaliście i że śledzicie to, co ja robię i udostępniacie moje treści i oglądacie mnie i robicie mi polubienia. Jest to dla mnie szalenie, szalenie ważne, że chcieliście ze mną być. Osoby, które teraz się podłączyły, posłuchajcie, to już jest końcówka,
Dosłownie minutka została, więc będziecie mogli sobie tego live'a odtworzyć. Jak tylko zamknę tego live'a, to on będzie dostępny na Facebooku i go na YouTube'a też rzucę. Także wszystkim Wam, którzy ze mną byli od początku do końca, albo mniej więcej od początku i do tego momentu dotrwali, to przypomnę, pamiętajcie, mam dwa miejsca, minus 50% Ty albo ktoś ze swoich znajomych, na to, aby wyjść z kryzysu i znaleźć swój sens życia. I serdecznie Wam dziękuję. A, i ostatnia rzecz. Nagrałam i już są na YouTubie dostępne medytacje. Medytacje anielskie, 15-minutowe. Więc tam też możecie poszukiwać swojego sensu życia. I te medytacje są całkowicie bezpłatne i cały czas dostępne, więc może w tych medytacjach coś dostaniecie, jakieś informacje odnośnie celu Waszego życia. Co by na to? Okej, dziękuję Wam jeszcze raz. Jest mi bardzo miło, a za tydzień zapraszam na live'a z adwokatem i będziemy z nim odpowiadać dokładnie na to samo i jedno pytanie. Dziękuję Wam, dziękuję, dziękuję. Wysyłam Wam mnóstwo ciepła, mnóstwo pozytywności, mnóstwo energii. Wierzę, że zaraz będziemy mogli wszędzie jeździć tam, gdzie chcemy i mnóstwo pozytywności. Pa, pa. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.